Cześć, nazywam się Tomasz Wolny, a to jest drugi sezon podcastu Halo to Bank. W tej serii zapraszam Cię do odkrywania różnorodnych odcieni zaangażowania społecznego. Wraz z nami wyruszysz w fascynującą podróż, podczas której poruszymy tematy, które choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się odległe, dotyczą każdego z nas. W trakcie tych inspirujących rozmów przybliżymy inicjatywy, które niejednokrotnie zmieniają sposób postrzegania znanej nam rzeczywistości i znanych nam osób którymi ją dzielimy. Podyskutujemy z ekspertami, posłuchamy inicjatorów istotnych akcji społecznych oraz poznamy życiowe historie osób, które mogą odmienić naszą codzienną perspektywę. W dzisiejszym odcinku naszej serii moimi gośćmi są Renata Kościelniak, prezes Fundacji BGK imienia Jana Kantego Steczkowskiego oraz Irena Wodarczyk. Usłyszymy pełną emocji historię Marysi, której nowe serce bije dzięki przeszczepowi. Porozmawiamy m.in. o działaniach fundacji w zakresie transplantologii oraz jak krótka rozmowa z naszymi bliskimi może potencjalnie uratować nawet 8 ludzkich żyć. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Historia zaczyna się następująco. Po zanim Marysia, twoja ukochana córeczka, usłyszała diagnozę, najpierw identyczną diagnozę usłyszał pewien młody chłopak o dźwięcznym imieniu Jacek na długo przed tym, jak zostaliście małżeństwem. Ile wtedy miało lat? Jak on usłyszał diagnozę, to było mniej więcej jak miał lat 15. Przeszczepił się mając lat 18. I była to jego, jak sam mu zawsze opowiadał, pierwsza decyzja i pierwsza samodzielnie podpisana zgoda na zabieg. Rodzice zawsze potem mówili mu, że byli wdzięczni, że okazało się, że on skończył 18 lat, że sam. Podpisał jakby tą zgodę na przeszczep. No to też były początki, więc trudno było chyba im jakby zdecydować, no bo, no bo to taki też był czas jeszcze, gdzie te przeszczepy to były no, gdzieś początek, i, 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 i to jak się taki przeszczep może skończyć, myślę, że dla nich to było trudne zdecydować, mhm. po prostu za niego, kiedy on miał już. 18 lat i swoje plany na życie gdzieś, prawda? Ale on sam stwierdzi, że on nie miał nic do stracy. Natomiast to były czasy, kiedy ta, ta operacja, transplantacja serca była obarczona dużo większym ryzykiem z, niż, no tak, niż no teraz. I, no yy, ja zawsze też pamiętam z opowieści, że yy, dużo dłużej się jakby też ten moment rekonwalescencji gdzieś trwał, niż tak jak teraz Marysi trzy tygodnie i do domu. Mhm. Samego pobytu w szpitalu. I do Maryski za chwileczkę wrócimy. Powiedz dokładnie, jak brzmiała ta diagnoza? Mm, kardiomiopatia restrykcyjna. Kardiomiopatia restrykcyjna, co oznacza, że serce jest na tyle niewydolne, że prędzej czy później konieczna i to jest jedyne remedium, tak? Tak. To jest jedyne rozwiązanie I transplantacja serca. Tak. tak. Mhm. I to usłyszał Jacek od lekarzy, natomiast nie miał świadomości, że ta przypadłość, ta diagnoza może być dziedziczną. No, na tamten czas nie. O tym nie wiedział. Nie że wiedział. jeżeli kiedykolwiek spotka swoją ukochaną i będą mieli dzieci, to te Co dzieci wiecie? są obarczone ryzykiem dokładnie takiej samej diagnozy. Dokładnie. Mhm. Kilka lat później się spotykacie, e, mówicie sobie sakramentalne Jest tak, centralnie. i najpierw na świecie pojawia się Filip. Tak, Twój starszy syn. Tak, okazuje się, że jest zdrowym, dzisiaj dorosłym już mężczyzną, mm -hmm. bo dziewiętnastolatkiem. No, pojawia się w 2004 roku. No i no, mówię, no gdzieś diagnostyka na tyle, żeby jednak skontrolować echem serca, czy ma. Problemy ewentualnie z sercem. No była, odbyła się gdzieś tam w wieku niemowlęcym. Ale potem już jakby nie było przesłanek, bo było widać, że w trakcie tam zajęć sportowych i coś tam nigdy nie było problemu, więc, więc jakby zawsze. Mhm. Zdrowy chłopak. Zdrowy, Świetnie rozwijający się, zdrowy chłopak. Potem na świat przechodzi Marysia, ale zanim przechodzi na świat. Jej serce bije pod twoim sercem, robicie badania prenatalne, i tam jest pierwszy sygnał ostrzegawczy. Tyle, że pod innym kątem. Pod innym kątem. Dokładnie. Zagrożenie. Nie. Zespołem Downa. Zagrożenie zespołem Downa. Natomiast to lekarze także wykluczyli. Marysia, Wy, tak. Marysia rodzi się Marysia zdrowa. zdrowa. I do szóstego roku życia wszystko jest w porządku. Ale w tym ostatnim, szósty rok życia, to Maryśka wtedy była w ostatnim na ostatnim roku, nie, to, w szóstym roku życia, to jest się w ostatnim roku w przedszkolu. No tak. Nie więcej. No w zerówce. W, zerówce, już, okay. już w To w szóstym roku życia jest się w zerówce i wtedy decydujecie, że Maryśka yy... Tak, pójdzie sobie na zajęcia. Z tak jest. niech się rozwija. Niech się, tak, zdrowo fizycznie. akrobatyka. Tak, tak to, tak to się nazywało. Dokładnie, akrobatyka. No i wtedy pojawia się pierwszy kłopot i pierwszy problem I, i taki Podczas mocny. rozgrzewki. Dokładnie, mąż jest tego świadkiem, ponieważ on ją woził, bo mama zapracowana. Mhm. <laughs> Więc oczywiście on ją woził, to było w soboty. I y, podczas mówię rozgrzewki, y, mówi, podbiega do mnie i mówi, że boli ją w klatce piersiowej. Y, powtórzyło się raz, powtórzyło się drugi raz, więc y, zaczęliśmy szukać. Miałaś już wtedy jakieś takie podejrzenie, albo mm. scenariusz narysowany z tyłu głowy i, i w matczynym sercu? Człowiek odpędza od siebie to. Jak y, myślę, że. Znaczy się, mamy świadomość, jakby, przeszłości męża, ale z drugiej strony odpędzamy od siebie tą myśl, że jest to yy, to samo. Mimo wszystko, no nie, no, nie, no, nie, nie, gdzieś chyba nie chcieliśmy i dlatego w, gdzieś od siebie odpędzaliśmy tę myśl, że może to być yy, kardiomiopatia. Ale nie dało się uciec przed tymi objawami? Trafiacie do szpitala, do lekarzy? Tak, ta, trafiamy do Centrum Zdrowia Dziecka. Hmm. Trafiamy właściwie przed, po świętach Bożego Narodzenia, przed Sylwestrem i wtedy pani doktor robi jej najpierw EKG. Już w EKG widzi nieprawidłowości, odsyła nas do pracowni Echa. W pracowni Echa no, słyszę wyrywkowo a ponieważ jestem pracownikiem, tak jak mówię, jesteś pielęgniarką. Jestem więc... pielęgniarką. I pracowałam jeszcze, ten nie, jeszcze pracowałam też y, na oddziale kardiologii z, y, nadciśnieniem płucnym. Czy więc... Jesteś w pełni świadoma tego, co się dzieje yy, i jednak, co oznaczają i tak, wyniki. Co, co, co pani doktor mówi do sekretarki, mm. Y, mm. Y, że y, prawa komora powiększona, więc mnie się zaczyna robić ciepło. Ponieważ to jest tak, że w Centrum Zdrowia Dziecka na pierwszym piętrze była poradnia i echo, na górze, na czwartym piętrze, kardiologia. Więc, więc wracamy na tą kardiologię ja sama, ponieważ mój mąż został na tej kardiologii i się mnie pyta, i co? A ja z maską, yy, 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 chyba trochę przed nim, mówię: No, nic, mamy czekać, aż przyjdzie ta pani doktor, która nas odesłała tam, i nam wszystko powie. No, ale już ja już mówię, ja już mhm. swoje podejrzenia mam, co się zaczyna dziać. No, i wychodzi no i co, pani, pani doktor i mówi, że musimy zostać w szpitalu. Po ma kardiomiępatię. No, jest to ogromnym ciosem dla mojego męża, zwłaszcza, że tą drogę już przeszedł, więc on, no, nie ukrywając, Gdzieś wbuchnął płaczem. Jego ten żal i, 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 i taki, taka reakcja gdzieś była mocno taka, no rozgoryczenia takiego, że on nigdy nie chciał dla swoich dzieci tej drogi i nigdy nie chciał tej choroby. Tym bardziej, że to nie zakończyło się u Jacka, czyli twojego męża na etapie przeszczepu. Przeszczepu, Przeszczepu serca, tylko oczywiście konsekwencji owego przeszczepu Byłam, odczuwał codziennie, no, to Też znaczy przyjmując się, leki. Początek gdzieś, tak jak mówię, po, zaraz po przeszczepie to było super, tak? Hmm. przez kilkanaście lat, no to powiedzmy jest rewelacyjnie zdrowie. Nagle, gdzieś 13 rok życia po przeszczepie zaczynają się problemy z nerkami. I po 13 latach od przeszczepu, już ma świadomość, że za chwilę będzie musiał wejść na dializy albo przeszczepić nerkę. Mhm. Mhm. Czyli Jacek już ma pełną świadomość, że ten scenariusz, ten czarny on już scenariusz... On się właściwie dializuje, tak? Bo on już się, się dializował powtarza. od 2000... Mhm. Teraz, piątego roku, tak, jak syn skończył rok, to mniej więcej zaczynały się dializować, więc jakby już w tym momencie wie, e, jaka droga tak naprawdę jest przed nią. Przed nią, tak, bo te dializy wyglądają w ten oto sposób, że co drugi dzień, tak, musi pojechać dzień, do tak, szpitala sz na trzy godziny. Na trz tak. Bo jeśli nie, no to oczywiście organizm zalewają toksyny, nie jest tak. w stanie funkcjonować, tak. więc co drugi dzień ląduje w szpitalu, na 3-4 godziny do tego szpitala trzeba dojechać, trzeba wrócić, po dializjach jest właściwie nie do życia, czyli dzień wyjęty z tygodnia. Tak. I on w tym momencie się dowiaduje, że jego ukochaną córeczkę czeka dokładnie, prawdopodobnie taki tak sam, sam los. A ty w swoim matczynym sercu to co znaczy oboje. Wresztą, która się trzyma mocno? No, oboje zareagowaliśmy tak samo, gdzie w tym momencie mm, nasza córka patrząc na nas, bo stoi bo jesteś obok, Jesteśmy we trójkę. Na, jesteśmy we trójkę, tak. I y, nas po prostu rozwaliło. Powiedziałeś tak po ludzku. I Jego i mnie, y, ze mnie gdzieś też ten jęk takiego, mm, no to już wiemy, czym to się skończy. I, y, ale. Y, Czyli płac, ja z jednej płaczecie. strony widziałam, jak bardzo jego rozwaliło, więc i, i w tym momencie, y, hmm. jak ona gdzieś reaguje, mamo, dlaczego tata płacze? Pierwsze jej takie, bo się wystraszyła tego, tej naszej reakcji. Tak, pewnie pierwszy raz widziała tatę w takim stanie. Tak, i, i w tym momencie, y, w związku z tym, no, ktoś się musiał ogarnąć, y, więc. No, właśnie, w tym matczynym sercu, no dobrze, muszę to być ja, on gdzieś musi jakby chyba, no, znaczy się, no mówię, no człowiek miał świadomość, że on przeszedł swoją drogę i, i gdzieś mm, ktoś musi być tu silniejszy. Więc no ja mówię, no dobrze, w takim razie mówię, kochanie, mówię, no, nic się nie stało, mówię, tata, po prostu mówię, no, zareagował na to. Że jesteś chora tak w ten sposób. No ale i pani doktor wtedy też tak y, szybciutko nas y, gdzieś tam, jak zobaczyła, że, że no, gdzieś zdaliśmy. My, mówię, no bo ona nie musiała nam nic tłumaczyć gdzieś tam, bo no, mówię, bo bo oboje ludzie świadomi mm -hmm. z, 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 z sytuacji, y, więc y, bardzo tam wzięła nas do pokoiku i pozwoliła nam się gdzieś y, wyciszyć, w, w, uspokoić, porozmawiała z nami żeby to gdzieś jak najmniej odbiło się na, na nas wszystkich. No ale się... No. Więc mówię, wracamy do domu, bo ja mówię, właściwie jesteśmy niegotowi na ten pobyt w szpitalu, bo my przyjechaliśmy tylko jakby w tym momencie, tak jak staliśmy, żeby dowiedzieć się... Co... Tak, na badanie. Po prostu. Nagle okazuje się, że... Pani doktor przynosi skierowanie do szpitala tak, na przyjęcie. Tak, zostajecie w szpitalu tak. i to jeszcze słyszycie tę... Tak. Jakże trudną diagnozę. I to nie jest tak, że ktoś Wam powie, będzie dobrze, bo Wy wiecie, że oczywiście scenariusze są różne, ale też no, Jacek z tym żyje, funkcjonuje, funkcjonuje na co dzień. Trafiacie do szpitala, trafiacie w bardzo dobre ręce i zapada decyzja jedyna słuszna, żeby jeżeli chodzi o przeszczep, który jest nieunikniony dla Marysi, opóźniać go jak najbardziej. No ale w tym czasie też sytuacja zdrowotna Jacka się bardzo pogarsza. Dokładnie, no, dochodzimy też gdzieś w jego przypadku do, do ściany. Więc mówię też, jakby, no, mówię, a ja też pierwszy raz gdzieś w pracy głośno wypowiadam te słowa, a kilka miesięcy właściwie przed jego odejściem, że zdaję sobie sprawę z tego, że odchodzi. Więc wszyscy oczywiście na zasadzie co ty mówisz, to nieprawda. Ja mówię, nie, wiem, bo widzę, jak funkcjonuje i widzę, co się zaczyna dziać. Bo jesteś pielęgniarką, masz doskonałą ty... świadomość też z punktu widzenia medycznego, co się z Jackiem dzieje. No, no i... właśnie. Przychodzą święta Bożego Narodzenia, z Jackiem, z Jackiem, z Jackiem jest, jest już tak, naprawdę ciężko. Przychodzi właściwie tuż przed świętami Bożego Narodzenia na stacji Dialis, zatrzymuje się to już nie jest, to jest i kolejny raz, jakby, że tak powiem, że spada mu ciśnienie, ponieważ odwodnienie powoduje, że ciśnienie mhm. zaczyna spadać, yy, zatrzymuje się. Yy, ja dostaję telefon ze stacji Dialis, yy, że właściwie, właśnie, zatrzymał się i jest na Ojomie. Więc. Yy, Mówię, sytuacja jest taka, że ja w tym czasie byłam też, mówię, z, ponieważ mój syn chodził do szkoły muzycznej i jesteśmy na przedstawieniu, w którym syn bierze udział i te telefony, które gdzieś dźwięczą mi w, w tym dym. No ale jeszcze wtedy, jeszcze jakby on, nie, nie na tyle się zatrzymał. Jeszcze wrócił do domu i pani doktor powiedziała, że ona by chciała, żeby on się położył do szpitala, ale on nie chciał. On wolał wrócić do domu, aczkolwiek już następny 23, właśnie, grudnia, kiedy ja go zawożę do. No, bo już jeździł zawsze sam na dializm, bo czasowo, jakby najmniej mu to zabierało gdzieś tam, bo tak wolał, niż jeździć transportem, mhm. taki, który jest proponowany. No więc wrócił. Nie wrócił, no właśnie, dostałam e, i tu byłem w pracy i po prostu, e, m, że już jest na ojomia, że jest po... No, zdążyłam wejść, odwieźć go na dializy, miał go tata odebrać, ponieważ e, tak się umówiliśmy, że już nie będzie jeździł sam, bo jest na tyle słaby, że nie jest w stanie wsiąść w samochód i mieć na tyle też jakby... Skupionej uwagi, żeby i, i żeby, siły, samodzielnie, żeby wrócić. samodzielnie wrócić. Chociaż do samego końca walczył, żeby tak, być samodzielnym. Tak. Mówiłaś też o tym, że, że był bardzo pogodny, pracował aktywno zawodowo, radiowiec, pracował tak. w Radiu Niepokalanów tak. niedaleko waszego, waszego domu. I odchodzi 4 stycznia 4 stycznia 2019 roku. Odchodzi no, ten, z którym planowałeś wszystko. No, aczkolwiek on zawsze powtarzał, że nie zestarzejemy się razem. To zawsze te słowa gdzieś takie, no, zawsze uderzały, ale, ale no, on miał tego świadomość i zawsze otwarcie mówił: nie zestarzajemy się razem. No. Ale jak ja zawsze mówię, był na Tyle cudownym i wspaniałym człowiekiem, że e, też, e, ja mówię, nigdy, e, to jeżeli by przyszło zrobić jeszcze, jeżeli jeszcze raz zdecydować się na małżeństwo z kimś, kto ma e, tyle problemów właściwie, można by było powiedzieć, m, chyba e, podjęłabym taką samą decyzję, hmm. ponieważ on, e, no mówię, był e, no wspaniałym człowiekiem no mhm. Wiesz, co innego też mówić, że wiesz, nie, nie zestarzejemy się razem, co innego o tym rozmawiać, a co innego stanąć przed faktem dokonanym. Czyli Jacka nie ma, ty zostajesz z Filipem, zostajesz z Marysią e, i zostajesz z tą też potężną diagnozą. I co no. wtedy w twoim sercu się dzieje? no. Człowiek y, y, przychodzi taki moment, że no cóż, musi dać radę. Mm -hmm. I ma no wyjścia, jesteś no, Zadaniowcem, tak, jesteś matką, lwicą, y, 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 będziesz walczyć. I no walczyć. Dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. i, I jesteśmy, y, wiem, że y, tak jak on zawsze pilnował kontroli, pilnował brania leków. Y, 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 wiem, że moją rolą jest zadbać, żeby. Właśnie, ja muszę pilnować tego, żeby ona brała leki, muszę pilnować tych wszystkich kontroli, żeby i tej decyzji, żeby we właściwym czasie podjąć tą decyzję, że tak, i już to jest czas na przeszczep. Ale to jeszcze nie jest ten czas na szczęście. Natomiast no, sytuacja jest wiesz, po ludzku to w ogóle niewyobrażalna z punktu widzenia rodzica. To znaczy, przechodzisz z mężem tę drogę, ona kończy się dramatycznie, po ludzku. No i teraz zostajesz sama i wiesz, że z Maryśką będziesz przechodzić dokładnie to, tą, samą drogę. tą samą drogę. Kiedy następuje ten moment, gdy już wiadomo, że dłużej nie można czekać i przeszczep jest konieczny. Ile wtedy Marysia ma lat? Mm. Marysia ma jest w piątej klasie. Przychodzi taki moment, że zaczyna ta niewydolność. Być na tyle mm, widoczna, w sensie nawet już nie e, jakby takim e, e, w funkcjonowaniu, ale zaczyna być problem z e, tym, że zaczyna woda i w ogóle krążenie e, e, powodować, że zaczyna być duże wodobrzusze. Jakby leki, które do tej pory brała, już przestają. E, i jakby wspomagać to serce, które gdzieś tam no, też już po prostu zaczyna być mocno niewydolne. I, i taki moment jeszcze mówię: do czekania, pytanie zawsze, czy jest wszystko w porządku? No i powiedzmy, że jest wszystko w porządku. Doczekamy do tego lutego do cewnikowania serca w 2000, 2023 roku. No i w lutym jest to serca Marysi. I tam już mówię, lekarz mówi, że no, no teraz to już jesteśmy na zasadzie do pilnego przeszczepu. Do pilnego przeszczepu? Do pilnego przeszczepu. No. no jak usłyszałaś kardiologa, który mówi Marysia potrzebuje pilnego przeszczepu. No to jest to, tak, jak mówię, jest człowiek zadania w tym. Wydarzyło w sercu. Przełyka ślinę. No to znaczy się, że już doszliśmy do tego momentu, że już wiemy, że yy, no przychodzi ten moment, że będziemy czekać na dawcę. No, ale nie ma takiego momentu, gdzieś w ciszy, w samotności, gdzieś w nocy, wieczorem, Trudno. że te emocje Będąc dają temu szpitalu upust... nie ma czasu jakby, bo, bo jesteśmy w szpitalu, jesteśmy do momentu no nie, nie na razie, jakby nie mamy. Znaczy się Trzymasz się mocno. Jeszcze wytrzymać. cały czas mocno, bo jeszcze to jest taki tylko pilny przeszczep. Ale najgorszym momentem jest, kiedy mamy za tydzień pojawić się w poradni kardiologicznej. Doktor i tam doktor w poradni kardiologicznej mówi, że prawdopodobnie trzeba włączyć Marysi wspomaganie krążenia. I w tym momencie czuję, że no zawsze wolałam dla niej i, i znaczy się zresztą w końcu tak się też stało, żeby nie musiała czekać na przeszczep w szpitalu i nie musiała um, um, mieć um, podłączonych sztucznych komór. I kiedy słyszę od doktora właśnie w poradni, um, podłączymy sztuczne komory, no to, no to właśnie to jest ten moment chyba, kiedy w pewnym momencie już zaczęło być tak, że ona tego nie zrozumiała. Bo, bo to jest dziecko, ona nie zrozumiała jakby. Aczkolwiek myśmy wchodzili zawsze w oddział kardiochirurgii dziecięcej, ona widziała dzieci na sztucznych komorach. Z kilkoma też przecież zaprzyjaźniła się i, i gdzieś tam w trakcie pobytu, funkcji gdzieś tam się bawili razem. No i e, gdyby, e, mówię, dopiero powróciliśmy do domu i usiadłam z Jacka siostrą i e, po powrocie mówię, Marysia, mówię, znaczy, też Marysia, Jacka siostra, e, e, która e, mówię, muszę jej jakoś powiedzieć. Mówię, dobrze że jesteś, mówię. Mówię, może jakoś to łatwiej zniesie, kiedy ty jesteś tu ze mną. Mówię, bo mówię, no, mówię, może się okazać, że położy, będziemy musieli już mówię, na stałe położyć się do szpitala, żeby czekać na przeszczep, bo będzie miała sztuczne komory. No, oczywiście reakcja była taka mojego dziecka, gdzie człowiek właśnie nie może się nagle samemu rozklejać, bo jego jej reakcja jest taka, ja się nie zgadzam. Ech. Wow, no, ja ale... się nie zgadzam, ja nie chcę. tak? Ja, nie chcę, nie, ja, się, tak. Nie ja szpitala, się nie położę do szpitala, nie będę czekać pod sztuczną komorą, nie tak. wiadomo jak długo. Dokładnie. Mhm. No więc, no. Więc gdzieś człowiek też w tym momencie, no, no boli go to, że, że w tym momencie musi jakby jej wytłumaczyć i znowu stanąć gdzieś. Na wysokości zadania, że sam nie może swoich wątpliwości nagle i swojego też jakby, bo oprócz tego, że ona swoje życie tak gdzieś tam, bo ona, tu ma, bo ona jest w klasie, bo, bo, w kla bo, bo lubi chodzić do szkoły, jest, bo ma koleżanki, ma koleg tak. kolegów, spędza czas wolny przecież z nimi, nagle ta szkoła, która nie należy do najprzyjemniejszych chwil, momentów i obowiązków, jest, jest przyjemnością. No. I teraz to wszystko mam no, zostawić tak. i położyć się w szpitalu jeszcze pod jakąś dziwną tak, maszynę. Mhm. Tak. I czekać nie wiadomo jak długo. Dokładnie. Dokładnie. Więc no, kończy się na tym, że no, w głowie mojej głowie to było na zasadzie dziecko na szczęście nie masz nic do powiedzenia. No bo jesteś niepełnoletnia, tak, ale, no mówię, ale no zdaję sobie sprawę z jej gdzieś, właśnie takiego dziecięcego dramatu gdzieś tam. Znaczy się, no moje życie też nagle y, nie należy do znaczy się tak w tym momencie też będzie musiało się. Y, przeorganizować, bo... No to jest trzęsienie ziemi, no przecież to Dokładnie, jestem jedyną do osobą, która zarabia, jestem jedyną osobą, która utrzymuje e, właściwie w tym momencie dom i dzieci i nagle mnie to wyłącza z pracy zawodowej. To jest Filip przecież, tak, prawda? Tak, więc dlatego mówię, wyłącza mnie to nagle z pracy zawodowej, mhm. żeby musieć zostać z nią w szpitalu. Przecież sama, mając te 12, 11 lat, nie, nie zostanie, tak? Więc gdzieś to wszystko mówię, mhm. Się w mojej głowie też musiało się prze, przekotować. przekotłować. tak, przekotować. To tutaj na chwilę postawimy wielokropek. Zaraz do, do Maryśki wrócimy, ale już wszyscy mamy świadomość, jaka to jest potężna materia. I to jest taka materia, z którą pojedynczy człowiek, nieważne jak bardzo kocha swoje dziecko, a wiadomo, że bezgranicznie, chyba nie jest w stanie sobie poradzić sam. Czy to dlatego, fundacja otworzyła się na, na tego typu działalność i na to wsparcie? Myślę, że tak. To znaczy to troszeczkę był przypadek, że zajęliśmy się transplantologią dziecięcą. Szukaliśmy troszeczkę takiego miejsca, które mogło... Fundacja jest miejscem, w którym robimy różne programy grantowe. Mamy bardzo, trafiamy do naprawdę szerokiej rzeszy osób. Mamy programy dla osób starszych, dla dzieci, dla matek, które się opiekują dziećmi, żeby wróciły do pracy. Mhm. Bardzo szeroko idziemy tak naprawdę. Natomiast pomyśleliśmy, że nie mamy takiego miejsca, żeby zrobić coś takiego naprawdę dużego. I, 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 znaczy wszystkie te nasze działania są bardzo ważne i, i one się w taką wielką całość układają, mm -hmm. natomiast nie ma czegoś takiego, kolokwialnie mówiąc, wow. I trochę szukając takie, takiego miejsca, przypadek z, z rządzeniem losu zgłosił się do nas profesor Zembala. I z prośbą o sfinansowanie nowego skrzydła, pomocy w wybudowaniu nowego skrzydła śląskiego centrum chorób serca. Taki przypadek, Taki akurat. przypadek akurat. akurat. Akurat w tym czasie i w tym, w tym momencie, czasie, kiedy tym szukaliście szukaliśmy, tak. jakiegoś pola działania i to właśnie tego tak, rodzaju, i, rodzaju pola i, działania. I, i, I pojechaliśmy do Zabrze. Na pierwsze spotkanie z profesorem Zembalą. Niezwykła postać. Tak jest. I pomyśleliśmy właśnie o przeszczepach dziecięcych, bo pan profesor mówił, że z tym jest... W ogóle z przeszczepami w Polsce jest nieciekawa sytuacja. To znaczy, jeżeli chodzi o medycynę, to jesteśmy... Na poziomie europejskim bo nie, mam tak, nie, nie mamy się czego wstydzić. Mhm. Natomiast problem jest z dawcami. I wtedy zrodziło się w naszych głowach pomysł tak, to promujmy przeszczepy szczególnie dziecięce, bo o tym się wszyscy boją mówić. i Bo to taki właśnie bardzo trudny i ciężki temat. Jak wpadliśmy na pomoc, żeby na Śląskim centrum chorób serca namalować mural, taki, który będzie pro, promował te przeszczepy, szukaliśmy Inspiracji, bo wiedzieliśmy, że to nie może być nic przytłaczającego, że to musi być pokazywać właściwie życie, radość. Eee, namalował ten mu mural eee, Wojtek Brewka. I jak szukał właśnie, co powinno być na tym muralu, rozmawiał ze swoimi znajomymi, tak a no tutaj przeszczepy dziecięce i jego znajomi, a sam jest ojcem dwóch synów. Mhm. Eee, Wszyscy ucinali rozmowę natychmiast. Nie, nie, nie w ogóle sobie nie wyobrażam śmierci swojego dziecka. Nie chcę o tym rozmawiać, nie będziemy o tym rozmawiać. I wtedy to nam jeszcze bardziej pokazało, że to jest problem. Problemem jest to, że w Polsce jest, znaczy jest 90% Polaków popiera ideę przeszczepu. Uważam, że to jest. Metoda leczenia, popierają sami. Czyli niemal wszyscy. Każdy tak, z nas. Tak, Wiem, że każdy tak. z nas jest za tak, tym, około, żeby. Około 90%. Czyli natomiast. Każdy z nas jest za tym, żeby po śmierci nasze organy posłużyły nie, dobrze, jeszcze. W ogóle nie. Nie, 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 to może nie tak. Mhm. Bardziej w ten sposób, że. Co do zasady. Że Co do jest... zasady, tak. Że to nie jest żadna to kontrowersyjna, jest to nie jest kontrowersyjna metoda Aha. leczenia. No nie, czyli jeszcze nie, nie doszliśmy to... do tego, że. Nie. Że jestem oczywiście za transplantologią, ale jeżeli dochodzi do, do konkretnej sytuacji, że na przykład to moje. Organy po mojej tak, śmierci, albo mojego, bliskiego. Albo mojego no bliskiego, bliskiego, już nie mówiąc o dzieciach, do których za chwileczkę dojdziemy, miałyby posłużyć i uratować czyjeś życie, to tutaj już sytuacja, jak rozumiem, się komplikuje. Tu się komplikuje, natomiast komplikuje się to, że nawet no, yy, nawet no jak mówię, 90% popiera, natomiast jeżeli w ogóle rozmawia, kiedykolwiek rozmawiało yy, o tym, o, przeszczep, yy, o przeszczepach. To jest około 28-26% Polaków. Jedna to trzecia. znaczy, że w ogóle roz, rozmawialiśmy, tak jak my teraz rozmawiamy o przeszczepach. W domu nie rozmawiamy, nie mówimy swojemu mężowi czy żonie, słuchaj. Ja to w ogóle nie, ja nie mówię, że jestem za przeszczepem, ale ja nie, nie chciałbym, żeby moje organy były wykorzystane dla kogoś innego mm -hmm. albo chciałabym. I, I to problem jest taki, że bliscy nie wiedzą tak naprawdę, jaki mamy pogląd na, na to. Ale czy muszą bliscy wiedzieć? Bo teraz, jeżeli chodzi o sytuację prawną, sytuacja wygląda jak? Jeżeli ja odchodzę, to, to ja mogę swoimi organami uratować życie co najmniej siedmiu osób. Ośmiu. A nawet ośmiu. Tak, i jeżeli zostaną pobrane tkanki, to stu osobom poprawić jakoś życia. Proszę. No czyli właściwie no, nic piękniejszego. No ja już nic lepszego na tym świecie zrobić tak. nie mogę, a jednak okazuje się, że osiem osób dzięki mnie może żyć dalej, a cała setka niemalże. Może lepiej, lepiej funkcjonować. No to na co tu się nie zgadzać? Na czym polega problem? Jak to wygląda w praktyce? W Polsce istnieje zasada zgody domniemanej. Jeżeli się nie zgłosimy, się do Centralny Rejestr Sprzeciwów jest taka, e, taka instytucja, taka instytucja. do której możemy zgłosić, że nie chcemy być dawcą. Jeżeli się do tej instytucji nie zgłosimy, to, to nasza jesteśmy... zgoda jest domniemana. Tak. Nasze... Jesteśmy dawcami. Tak. Okej, okay, czyli żeby nie być dawcą, to wymaga no, konieczności pewnej akcji. Tak. Pytanie: znaczy zawsze, jak to ja to mówię, zadawać może trzeba było tak, jak dlatego mówił, co, co, co ważne, żeby rozmawia, żeby rodziny rozmawiały, jaki był pogląd osoby, która może być dawcą. Mhm. Czy na przykład osoba, która jest potencjalnym dawcą, mówiła, że Moje narządy, jeżeli cokolwiek mi się stanie, niech będą, niech służą do tego, żeby je jeszcze komuś przeszczepić. I wtedy, jak się zapytamy, co sądziła osoba, która może być potencjalnym dawcą, i ewentualnie rodzina ma świadomość, tak, że łatwiej czasami rodzinie powiedzieć, tak, on zawsze o tym mówił, zawsze chciał być dawcą. Ostatnio miałem rozmowę, bo to, to jest, że troszeczkę jest w Polsce ta, że to są dwie, dwie strony, że w Polsce wiedza o przeszczepach i o tej procedurze pobierania organów, większość Polaków ma z amerykańskich seriali medycznych. I tam zawsze jest taka ładna scena, że podchodzi pan doktor i mm -hmm. mówi: proszę pana, niestety pana żona już nie przeżyje. Tak, nie czy udało nam się no, no, Nie udało nam się uratować, ale mamy, może uratować kogoś i, i czy możemy pobrać narządy. Więc to troszeczkę w głowach, myślę, wielu Polaków ta sytuacja tak wygląda. I ona bardzo odbiega od polskiej rzeczywistości? Polsk... Nie, właśnie dlatego też koordynatorzy być... pytają yy, trochę. Yy, zaczyna już to być trochę inaczej, yy, mówię, bo zaczyna już się stwarzać też warunki, zaczyna się prosić rodzinę do osobnego pokoju, zaczyna się... Też jakby szanować to, że oni muszą w momencie tej decyzji, która jest jakby tą decyzją, w momencie śmierci tej osoby, która już jest ich bliską, tak, bardzo trudnym tak naprawdę, tak, żeby właśnie stworzyć takie warunki, żeby im też łatwiej było chyba podjąć taką decyzję. Więc no mówię, takiego jest na korytarzu, nie gdzieś tam na zasadzie. Nie w biegu. W biegu tak. tak, nie gdzieś z ciszonym głosem, bo przecież ludzie przechodzą tak. obok, a tutaj jesteśmy w bardzo intymnej sytuacji. I to, o czym. To, czy pytałeś, czy muszą koordynatorzy pytać? Nie muszą według prawa tak naprawdę, ale pytają, bo ja sobie pomyślałam, znaczy zastanawiałam się to jest nad tym, to jest tak naprawdę. Czytam statystyki, że każda. Każda zła informacja, która się do mediów przydostaje mhm. na temat trans, transplantologii, że na przykład, nie wiem, w Chinach ujęto no, szajkę to handlarzy to jest... organami. Mhm. Jeżeli się przedostają takie informacje do, do mediów, to w Polsce spada w ogóle ilość dawców. No, automatycznie. Automatycznie. Więc wyobrażam sobie taką sytuację, że jest potencjalny dawca i te organy są pobrane bez zgody, tak na, bez rozmowy z bliskimi, i to się przedostanie do prasy, to, znowu, to jest efekt kuli śnieżnej, tak naprawdę. I robimy złą robotę, brzydko mówiąc, całej transplantologii. A można byłoby tego wszystkiego uniknąć chociażby poprzez prostą rozmowę. Tak. Trudną na pewno, ale na tym etapie, jeszcze kiedy wszyscy jesteśmy, możemy usiąść w jakichś komfortowych, bezpiecznych warunkach, w rodzinie po prostu poruszyć ten temat. Tak. I wtedy rodzina ma świadomość, jaka jest wola. Poza tym takie roz, pacjenta. Roz, rozmowy też pomagają nam. Rozmawiałam z matką niestety dziewczynki, która zmarła i. i no, ta dziewczynka uratowała nam no, dzięki ro... świadomości rodziców, mhm. została uratowana i kilka innych dzieciaków. I ta mama mi powiedziała, że oni rozmawiali z mężem. O... Nie mówili oczywiście o, 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 o tym ewentualnie oddaniu organów dziecka, bo to dziecko nie było przewlekłe, chore, to po prostu śmierć nastąpiła nagle. Ale oni rozmawiali u siebie mhm. w domu, że. Między sobą, że ich organy mogą uratować kogoś i w związku, w związku z tym łatwiej im było podjąć decyzję w momencie, no, w strasznym momencie, kiedy musieli podjąć tę decyzję dotyczącą własnego dziecka. To, o czym mówimy, też przekłada się na bardzo konkretną statystykę, bo chciałbym wrócić teraz do Marysi. Ten czas oczekiwania na wykonanie przeszczepu wydłużył się w Polsce z 300 do ponad 450 dni, a szczególnie trudna sytuacja jest, jeżeli chodzi o transplantologię dziecięcą. Marysi, jak długo czekała na serce? No, tak jak rozmawialiśmy, my gdzieś tam e, chodziło nam o to, żeby jak najdłużej funkcjonowała na własnym sercu, więc. E, Bo to było dla niej najlepsze. Mimo najlepsze, wszystko, mimo to serce wszystko. To było tak. coraz słabsze, coraz bardziej niewydolne, jednak mimo wszystko było najlepsze. najlepszym rozwiązaniem. W 2019 roku tak naprawdę zostaliśmy wpisani na listę e, e, poltransplantu jako e, biorca, mhm. a e, udawało się jeszcze jakby tą sytuację odwlec do roku, do 2023, gdzie no, ta decyzja właściwie zapadła w lutym, że, że, że tak naprawdę to jesteśmy już teraz do pilnego przeszczepu i od lutego mieliśmy to szczęście, że te sztuczne komory jednak gdzieś tam nie doszły do skutku, bo mieliśmy 16 marca położyć się żeby wszczepili Marysi sztuczne komory. No a 7 marca dostaliśmy telefon od y, y, koordynatora do spraw przeszczepów z Zabrze, że jest dawca i że mamy przyjeżdżać. Więc 7 marca y, dowiedzieliśmy się o tym, że jest dawca. 8, 8 marca y, został y, wykonany zabieg. Ja, tego 7 marca, kiedy się dowiadujesz, że jest dawca i że Marysia będzie miała przeszczep, to, to jaka jest twoja reakcja? I Marysia także? Marysia jest w tym czasie w szkole, ponieważ jest to dzień jak codzień, więc ona do końca hmm. tak naprawdę chodziła do szkoły. 7, 7 marca ona jest w szkole, ja z panią koordynator. Rozmawiałam wcześniej, chwilę, ponieważ zadzwoniła do mnie, żeby się zapytać, ile ma wzrostu i ile, ma, e, ile waży, ponieważ e, jakby dawca jest dobierany do e, w, no wzrostu, właśnie do, do tych parametrów. parametrów mm -hmm. Tak, dokładnie. Więc oczywiście jak, no to nie przypuszczałam, że, znaczy się, no, no to wymiana oczywiście kurtuazyjna, że tyle waży i, i tyle ma wzrostu, no bo musi jakby sobie te parametry zweryfikować, czy, czy, czy może jednak urosła, czy przybrała gdzieś na wazę, No i oczywiście gdzieś tam w tym wszystkim rozmowy prywatne się jeszcze odbyły, bo, ponieważ no, mówię, dotyczące mojego męża, dotyczące mojej pracy, bo okazało się, że jest, mamy wspólnych znajomych, ponieważ kardiochirurgia z mojego szpitala zaczęła współpracować z oddziałem, znaczy się zaczęła przeszczepiać płuca, więc zaczęli współpracować trochę z Zabrzem, więc oczywiście gdzieś te wspólne drogi się zbiegły, więc rozmowa była długa i na inne tematy. Czyli żadnego napięcia tam już nie było. Znaczy się, ale tu nie było jakby jeszcze mhm. tego momentu, i w, 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 rozmowa się, rozłączyliśmy, rozmowa się zakończyła. No więc y, ja w tym czasie już oczywiście próbowałam załatwiać zdalne nauczanie Marysi, ponieważ mówię, te sztuczne kumory zbliżały się też jakby wielkimi krokami. 16 marca to już raptem ty jeszcze tydzień, tak? No i... Y, 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 y za chwilę jest drugi telefon od y, pani koordynator. I y, pani koordynator mówi y, jest dawca, przyjeżdżajcie. No i y, to jest taki moment, że robi człowiek. Schodzi z niego nagle. Y, 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 I zaczyna się y, y, dobrze. <grym> no, bo generalnie to już jakby człowiek też ma. Hmm, ta świadomość, że doszedł do ściany gdzieś i e, gdzieś, że to nie będą już sztuczne komory, gdzieś gdzie. I, no, tak jak mówię, człowiek ma świadomość zagrożenia, ma świadomość miliona e, różnych wynikających sytuacji z, samej, z samego zabiegu. Ale, ale jest też ulga. Ale tak, tak, jest taka ulga, że nie mm -hmm. będą to sztuczne komory. E, jest lęk bo, tak jak mówię. No, no, to zawsze będzie towarzyszyć. Żyżyć, żyżyć, każdy zabieg, każdy z nas, nawet najprostszy zabieg, no niestety, no, no każdy się, mimo wszystko, jak ma zrobić sobie najprostszy zabieg chirurgiczny, to się boi, tak? No, Ty o tym wiesz doskonale, nie. że w medycynie nie ma nigdy niczego na 100%. Ale oczywiście, nawet najprostsze zabiegi mogą się skomplikować. I jesteś w tej trudnej sytuacji, że jako, jako część, jako pracownik. Ochrony zdrowia jako pielęgniarka, doskonale masz tego świadomość. I teraz mm. trochę sobie nie wyobrażam tej sytuacji jako tata trójki dzieci przed samą operacją. Powiedz, jak, 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 jak to wygląda? Znaczy, jeszcze, to jeszcze sam moment, jeszcze ja do niej do, szko nią do szkoły i, i siódmego i mówię i wychodzimy ze wychodzi ze szkoły. Bo, bo tam nauczycielka zaczęła się pytać, jak to, się, dlaczego nie powiedziałaś, że, mając na myśli sztuczne komory, mm -hmm. nauczycielka jej wychowawczyni, że, że nie powiedziałaś, że, że za chwilę będzie taka sytuacja, że ty znajdziesz się w szpitalu i nie będziesz chodzić do szkoły. I ona tam, ta nauczycielka, wychowawczyni zaczęła ją przytulać i coś tam mówi: mamo, ja nie rozumiem, co chodzi w ogóle, dlaczego się tak zaczęła zachowywać. A ja mówię, jeżeli przecież mamo do 16 marca, to tak jak właśnie ja też tak trochę 16 marca to jeszcze jest. Tyle czasu, mm. mamy siódmy. Mm. Więc oczywiście. Ja nagle i w tym momencie sytuacja po prostu wracamy samochodem z, z tej szkoły. I ja mówię, Marysia, mówię. No, dzisiaj mówię, zadzwoniła pani, mówię, że tak naprawdę to nie będą sztuczne komory, tylko jest dawca, jedziemy na przeszczep. I w tym momencie, jak to? Ja mówię no, mówię, no, no tak, mówię. Znalazł się dawca, jedziemy przeszczepić serce. I w tym momencie jest znowu dramat. Przecież ona się nie pożegnała z kolegami, w, z koleżankami. Yy, przecież no, no kolejny, yy, nie tam, że ona musi jechać, tylko że tu znowu szkoła i znowu zwykłe jej sprawy. Prawy, zwykłe sprawy, nagle gdzieś, roz, że, że ten zabieg nagle rozwala zwykłe takie rzeczy. No tak, Maryśka ma 12 lat. Też ma koleżanki, kolegów, to o czym Tlep. mówiliśmy. Jak, jak znikam na chwilę, to chcę się z nimi pożegnać. Tak. A tutaj no, muszę jechać już. Już, tak. Więc mhm. oczywiście w, w całej tej sytuacji towarzyszyła mi y, y, Jacka siostra, która pamiętała tamten czas, tamten przeszczep. Przeszczep u Jacka, brata, Tak brata u Jacka. Y, tak, hmm. kiedy to był jej ukochany brat i, 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 i to... Y, też taki przypadek, ponieważ oni byli przypadkiem obecni, ponieważ Jacek był już osiemnastolatkiem, więc samodzielnym mhm. i sam w zabrzu. I Rodzice wtedy jechali na taką wizytę do niego. 23 października rano się zjawili. Okazało się, że 23 października ich syn już jest po tak zwanym głupim Jasiu i jedzie na przeszczep. Nie było telefonów, więc jakby dzisiaj komórkami, SMS-ami, messenger, wszystkimi tymi mediami y, można doskonale y, się poinformować. Wszyscy wiedzą, nagle cała rodzina wie, że, że, że jesteśmy tak y, właśnie w drodze do zabrza, tak jak my. Tak? Wtedy mhm. rodzice nie wiedzieli, wtedy jechali po prostu y, zobaczyć się z synem. Kocham takie przypadki. To podobny przypadek jak przy zajęciu się tak. w Fundacji Transplantologią. I wtedy wszystko dobrze się skończyło, chwała Bogu. Tak. Podobnie jak z wsparciem fundacji też to wszystko trwa. I tutaj teraz też jedziecie, siostra Jacka jest cały czas blisko, tak. dojeżdżacie do szpitala i tutaj jak rozumiem ważne są godziny? To znaczy się już, yy, decyzja była taka, że no zabieg nie odbędzie się, ponieważ było pytanie, na którą jesteśmy w stanie dojechać. Mhm. No wiadomo, yy, Mimo jest, ciężkiej stopy no, i super drogi teraz już do mhm. zabrza, no, no to te trzy godziny trzeba mimo wszystko nawet na dojazd autem. Chodźmy, że człowiek jak ja to miał, to mimo wszystko trzeba. No nie, da rady. No no nie da rady. Tego się nie, nie przeskoczy. Przeszło. Czyli co, kolejnego dnia wyznaczona operacja? Już tak, już pani wtedy koordynator powiedziała. Znaczy, no to już dojedźcie, na którą dojedziecie, mhm. na spokojnie, bez jakiejś takiej właśnie spiny i bez, bez tego, że trzeba gnać na złamanie karku, tylko wolno. Bezpiecznie. Bezpiecznie. dokładnie. Mm -hmm. Mówi, y, odbędzie się zabieg w takim razie jutro. Ja też do momentu wjazdu na blok jeszcze się człowiek ciągle trzyma. I y, no, bo, no, mówię, gdzieś pomusi, i, pomusi tak. I, i, I jak już y, y, ona, i, ale ona już na tym bloku, już w tym momencie widzę, rozkleiła się. Rozkleiła się, zaczęła. Bo pytanie było, czy dać jej coś na uspokojenie. Wieczorem ja Wam mówię, że chyba nie, bo, bo tu nie, 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 nie było takiej potrzeby. Ale rano, i już mówię, w momencie wjazdu na blok, oczywiście bardzo szybko tam pani doktor z pielęgniarką podały leki, żeby jakby. Bo już był ten moment, że zaczyna się łzy w oczach, i. I, i, I ten, więc oczywiście to ostatni całus. realne. Tak, tak. Więc no. ostatni całusz i dopiero jak się zamknęły drzwi bloku, to mnie wtedy puściło. To że tak powiem, zeszło chyba to całe takie gdzieś napięcie i ciśnienie, i wtedy ja też w końcu już aż no, człowiek się w końcu rozpłacze, Bo tak to trzyma się, bo, bo musi, nie? Bo, bo ze względu na nią, żeby jej jakby nie. Ale już, już potem sobie, tak. Zolił. Tak, to, to Tak. Mhm. Tak. No, to... I ile trwa taka operacja? No, wróciła gdzieś około. piętna... nie wiem. No, kilka, kilka, kilka godzin. godzin mhm. Kilka godzin, tak. Tam się mieliśmy, znaczy, no... Kazano nam pójść, przejść się, przespacerować, więc dobrze mówię, że, że była ze mną gdzieś tutaj właśnie ta jacka siostra. Mówię też, moment, nareszcie chyba, jak ja to mówię, cały czas Zabrzu, nie mieliśmy okazji. Jeździliśmy tam non-stop, ale nie mieliśmy takiej okazji, żeby pójść i go tak sobie pozwiedzać, pójść tu, pójść tam. I ten moment taki był właśnie, żeśmy dużo chodzili pieszo po tym zabrzu, dwie, że takich właśnie. Miejsce zobaczenia, i też takie uderzenie nagle, że 8 marca, profesor Religa tam ma swój pomnik, i 8 marca nie wiem, czy nie, nie zmarł nie, nie, jest, nie chcę teraz powiedzieć. I tak mówię do Marysi, mówię, po prostu mówię: pewne daty to tak uderzają człowieka, mhm. że. Mówię, na tym pomniku nagle mówię, zobacz, mówię, i dzisiaj mówię, ona ma przeszczep. To takie dla nas, mówię, nagle... Znajduje się symbole. Tak, symboliczne. Mówię, ten człowiek, który właściwie pierwszy raz, mówię, mężowi mojemu przyjmuje go w Zabrzu i, i, i gdzieś w Zabrzu mówi mu, że zrobimy przeszczep. Kiedy właśnie przyjeżdża pierwszy raz z rodzicami do zabrze, i, i rodzice nigdy mu nie byli w stanie powiedzieć o tym, że oni już mają świadomość, co mówią lekarze, ale dopiero pierwszy raz mówi słyszę od religii, mówi, że zrobimy przeszczep. Mhm. No jak? No tak, bo to jest zupełnie sytuacja abstrakcyjna, ale rzeczywiście 8 marca 2009 roku to jest data śmierci profesora religii. Czyli generalnie nie najlepsza. Okoliczność, złeś, prawda? Właśnie, mnie... kiedy wiesz, masz ale... świadomość, że twojej córeczce właśnie otwierają klatkę piersiową, wyciągają Wyciągnę. to serce, które przestaje funkcjonować ale i ja będzie miała za Ale Odbieram nowe to serce. jako gdzieś, tak, osoba, która y, dla polskiej transplantacji i dla rozwoju tej kardiochirurgii zrobiła. No wszystko, wszystko, wszystko. tak. Mhm. To mówię, wow, mówię, Jest to, to nią takie, tak, mhm. tak, <laughs> wielu, <laughs> jak mhm. wielu. Także tak, mówię, że to są takie daty nagle, które dla człowieka zaczynają mówić nie, nie właśnie mieć inne znaczenie właśnie, że, że jako człowiek, który tyle tam <laughs> dla tej transplantologii zrobił, nie może po, nagle powiedzieć zrobić inaczej. No, ale to już jakby. No. no to rzeczywiście niesamowity zbieg okoliczności. Niejeden by powiedział znowu przypadek. Tak. <gry> Ale wszystko kończy się dobrze, bo Maryśka dzisiaj się czuje jak? Rewelacyjnie. To jest, to znaczy ona sama zauważa tę inną, inny komfort życia. I, i to, że wysiłek, który, który sprawiał problemy, bo spacer w pewnym momencie powodował, że mamo zwolnij, mamo usiądźmy, mamo poczekaj. Dzisiaj dzisiaj sprawia, że nie można jej zatrzymać, niemalże w miejscu. Jeździmy na rowerach, mamo ścigamy się. <ścoughs> Wróciła tak. normalność, po prostu. Musi tak. robić teraz. Tak. I, no mówię, teraz na zajęciach w ów u w, jak wczoraj, znaczy jeszcze ona nie wchodzi, tak jakby ma e, nauczyciela, który indywidualnie z nią te zajęcia prowadzi, ale w tym samym czasie, co jej klasa ma zajęcia, więc e, doskonale wszyscy wiedzą, że jest po takim, a nie innym zabiegu, więc to powoli będzie wchodzenie mm -hmm. gdzieś i też na zasadzie mamo, graliśmy w kosza. Yy, wrzuciłam, nawet mi się udało i, i, i podbiegłam, wow. i coś tam. Ja mówię, no, mówię, no ale to był telefon. To, to, się, to jest tak, jak mówię, akurat byłam wczoraj w pracy i te, to aż. aż no, jakie to musiały być dla niej emocje, że ona do mnie zadzwoniła. Bo ona, że ona, pobiegłam, że tak, grałam w kosza, tak, że trafiłam, tak, to rzuciłam. Że, tak, że mogę. Tak, dokładnie. Wow. Także takie mówię. Praca normalność. Praca. Mhm. Jak słyszy się takie historie, no to chyba ze wszechmiar warto się angażować i ta decyzja, którą podjęliście, że to właśnie ma być transplantologia, jak najbardziej trafną chyba była. Ja jestem o tym przekonana, tak no. naprawdę. Robimy. I, I trochę jest tak, że im bardziej wchodzimy w ten temat, mhm. to widzimy ile jeszcze możemy zrobić, bo to jest taki troszeczkę wór bez dna. I, I oprócz tego, że chcemy nakłonić Polaków do takich rozmów o tym, o, o tym co, co się stanie z moimi narządami po śmierci, bo przecież mi nie będą potrzebne. Pojawiło się takie, czytam, bo czytam różne artykuły mhm. na ten temat. I był cy cytat, w jednym z artykułów był cytat taki, hasło, które wisiało w jakimś szpitalu. Nie, nie znam autora: Nie zabierajcie narządów do nieba. Oni tam wiedzą, że są potrzebne tu na Ziemi. I uważam, że to jest świetne hasło, tak naprawdę. Tak powinniśmy. Robić. No tak, bo, bo, bo ciało ludzkie jest na tyle wyjątkowe, że jeszcze nie nauczyliśmy się produkować części zamiennych, tak. ale natura to wymyśliła. I to jest rzeczywiście niesamowita rzecz, że możemy w ten oto sposób pomóc, tak jak powtarzamy, od samego początku ośmiu osobom, uratować życie, a kolejnej setce to życie polepszyć. Tak. Ale potrzebna jest decyzja i potrzebna jest decyzyjność. I tak, jak chwilę rozmawialiśmy o osobach dorosłych, kiedy ta zgoda jest maną. Tak no, z punktu widzenia, jak jesteśmy rodzicami, rzeczywiście to może być bardzo trudna rozmowa i sytuacja, kiedy to rodzic musi się zgodzić na to, aby, aby w, tej, w tym momencie największej życiowej tragedii, kiedy odchodzi jego dziecko, podjąć jeszcze tę decyzję. No właśnie, jeżeli chodzi o sytuację prawną, którą to jest mhm. troszeczkę yy, 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 yy. Yy. trudne, też yy, w przypadku dzieci yy. jest zgoda do mnie mana. Czyli, jeżeli rodzice nie zastrzegą w tym centralnym rejestrze sprzeciwów, to dziecko jest też potencjalnym dawcą. Ale nie wyobrażam sobie, żeby nie zapytać, po nie zapytać rodziców. Jeżeli, znaczy w, w przypadku dzieci jest to podwójnie trudna, tak naprawdę, sytuacja, bo mówię, dorosły może powiedzieć, że na bliskim, że, hmm. że chce, żeby jego organy były, później, uratowały komuś życie. Tak, bo. Po śmierci. Bo to jest temat, który dotyczy przede wszystkim świata dorosłych z dziećmi. O, tym, przecież, się nie rozmawia. o tym się nie rozmawiamy. Ale dzieci też nie mają takiej prawnej możliwości no, to podjęcia to takiej decyzji, więc ta decyzja spada hmm. na, na ich rodziców. A utrata dziecka jest po prostu chyba naj, naj, najstraszniejsza. Sama mam trójkę dzieci. Hmm. To w ogóle nie wyobrażam sobie tak, tego. to, to, to przekracza granicę wyobraźni. To, 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 Chociaż mamy dużo wyobraźni, to tak, tego człowiek sobie nie jest w stanie i nawet nie chce sobie tego wyobrażać. To, to jest taka osobista tragedia, gdzie dla mnie ci rodzice, którzy podjęli w, dla mojego dziecka tak ważną decyzję tak o, o, o tym, żeby jej dziecko stało się dawcą, to są bohaterowie. To są bo, to super, bohaterowie. super bohaterowie. I to chyba tak naprawdę to... Chyba trzeba byłoby może i z takimi ludźmi, ludźmi porozmawiać, żeby tak, to jest... oni tu usiedli i też powiedzieli o tym, że w momencie, kiedy, no tak jak mówimy, osobistej tragedii, w momencie, kiedy ktoś mówi, państwa dziecko, już teoretycznie nie żyje. Ale, ale. Ale, ale. ale ja się łapię znowu takiej nadziei, że to. Że moje dziecko. Nie, 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 ta nie, śmierć nie, nie, nie jest na tak zupełnie bez sensu. No każda śmierć jest szczególnie, czy znaczy dziecka jest, uważam, że jest każda bez sensu. Tak, po ludzku to jest zupełnie niewytłumaczalne. To jest zupełnie przecież. niewytłumaczalne. I w takiej sytuacji ona może gdzieś troszeczkę tak żyć w kimś innym, trochę, że nie, nie, nie umarło. Ta śmierć nie, nie, nie jest zupełnie bez sensu. Ja się I, można, I można po prostu, właśnie to, to, można uratować nie tylko dzieci, ale też te, te rodziny, no bo mhm. to przecież często rodziny się roz, rozpadają w przypadku śmierci dziecka. No. Rodzice sobie nie potrafią z tym poradzić. Mhm. A to taka decyzja może po prostu, no, mówię, nie tylko te dzieci uratować, ale uratować też całe rodziny. Tak, zwłaszcza, że. Też, znaczy się, ja pamiętam tylko, że rodziny, znaczy się, to też o tym kolega mówi, że rodziny potem się pytają i, i co, co udało się to z tym koordynatorem, moim kolegą, co udało się przeszczepić, co udało się, komu udało się ewentualnie dać lepszą, lepsze życie albo nawet uratować życie, bo czasami można przeszczepić tylko narkę, ale czasami można przeszczepić serce. A mówię, tych Czasami poprawia to jakość życia, a czasami ratuje życie. Tak? Więc mówię, yy, 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 kolega na tyle yy, już yy, ma świadomość, że te rodziny też potrzebują tej informacji zwrotnej, że yy, tak udało się, że yy, serce pracuje, tak, to, że nerka widzę, pracuje. Tak. Że, 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 że jest super. Ja to taki, Bo my oprócz tego, że no, namalowaliśmy mural, cyklicznie robimy kampanię na takich na ekranach w, w, w największych miastach Polski. Zrobiliśmy konferencje i koncerty. W tym roku robiliśmy koncert właśnie w, po, w podzięce wszystkim dawcom i ich rodzinom. Właśnie dawcom i dawcą właśnie rodzinom tak, dawców. Tak, tak. O to też robimy, robimy takie małe warsztaty transplantologiczne na przykład dla dzieci. i mieliśmy, Mamy taki program Małe Miasto, to jest właściwie on się opiera na edukacji ekonomicznej, ale postanowiliśmy, no jeżeli mówimy o mamy takie duże, du, duże działania transplantologiczne, to czemu tym dzieciom nie poopowiadać? O, o, o transplantologii. Mhm. Rzeczywiście przyjeżdża do nas koordynator transplantologii, albo ktoś z poltransplantu, albo mieliśmy też panią doktor, która robi transplantację. Mamy specjalnego misia, któremu można wymieniać organy złe na dobre. Mhm. Więc mhm. dzieci edukujemy. Myślimy, że też one wtedy z rodzicami mogą porozmawiać w domu. on Na pewno to są... Takie bardzo lubiane przez nie zajęcie, ale mieliśmy, robiliśmy też taki, takie spotkanie w Leżajsku i z jednej strony mieliśmy, były warsztaty dla dzieci z misiem, a myśmy mieli taki panel dyskusyjny dla dorosłych. Byłam ja, była pani koordynator z Zabrza właśnie transplantologii, był etyk z Watykanu, żeby powiedzieć też, czy kościół jest za, czy nie. I bardzo mi się podobało, bo taka starsza pani, która, no nie wiem, nie pytam jej o wiek, ale tak na oko miało 70-80 lat, zadała pytanie, czy jest jakiś wiek, że już nie można być dawcą? I to okazało się, że to zależy od organu, ale mhm. właściwie to, jak się jest w dobrym zdrowiu, to do, 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 się do końca, dba o siebie. Dba siebie, to do końca swojego życia można być dawcą. Można być przydatnym nawet można być przydatny. I ona po tym panelu podeszła do nas i mówi: Ja Państwu bardzo dziękuję, bo ja już, dawcą, bo ja już nie mogę oddawać krwi, bo, to, bo tam jest jakaś limit wieku. Mhm. Ale jeszcze, jest, jeszcze się komuś mogę przydać. <laughs> dzięki, I to było tak, że tak przywróciliście mi za... wiarę. I to było cudowne tak naprawdę. Mówiłaś o tym, że pojawił się także etyk z Watykanu, bo to tak. jest temat, który także oczywiście wkracza na temat etyki, na temat kwestii światopoglądowych, na temat kwestii religijnych. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, ma prawda? Żadnych Warto słów... to podkreślić. Tak, tak. Od Jana pa... Jan Paweł II wspominał to w swoich encyklikach. Następny papież Benedykt też. też wiem, że. Kościół i katechizm katolicki też mówi o tym, że przeszczepy są jak najbardziej. Akceptowalną metodą leczenia tylko jest problem. Tym, znaczy, mu, muż, musi być zgoda, to znaczy, to nie, nie można zrobić czegoś wbrew y, lisk, y, osoby, znaczy dawcy i, i biorcy. No tak, pewnie to jest y, taka wręcz egzemplifikacja przykazania miłości. Tak, Miło... to... Bliźniego swego jak siebie siebie samego. samego. Dokładnie tak. No i żeby to było takie bezinteresowne, tak? Tak, i, nie, tak, i musi być bezinteresowne, tak. Nie, nie tak. Że, że trzeba za to zapłacić albo coś tam, tak. Takie jak... to musi być bezinteresowne. I, to I jest... Dokładnie takie, jak to wygląda w Polsce. W Polsce tak gdzie rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o kwestie umiejętności czy zasobów ludzkich, jesteśmy na poziomie absolutnie najwyższym, jeżeli chodzi o kwestie technologii, dostępu do sprzętu medycznego, tak. tutaj także tak. można się od nas uczyć. To nad czym musimy pracować, to jest ta świadomość. Wśród potencjalnych dawców, czyli każdego z nas tak naprawdę. Tak, ale mamy dużo większe szanse, że zostaniemy biorcą niż y, dawcą. To jest chyba, tam, nie pamiętam już dokładnie, sześć albo siedem razy y, prawdopodobieństwo jest większe, że zostanę biorcą niż mm -mm. dawcą. Myślałaś, y, Irena, o tych rodzicach, y, których dziecko uratowało Marysię? Teraz częściej, teraz. Chyba w tamtym momencie y, te emocje, które były, y, które dotyczyły gdzieś. Y, jakby mojego dziecka, no gdzieś od, 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 z, jeszcze, jeszcze. Ale teraz już coraz częściej chyba, no tak jak mówię, no to tacy dla mnie bohaterowie, którzy mówię gdzieś w, w obliczu osobistej tragedii i w obliczu y, takiego y, właśnie te, tego, że moje dziecko umiera, ale może żyć w innym i żyje w moim. A z Jackiem rozmawiasz o tym? Rozmawiałam. Wiedział o swojej dawczyni. Dawczyni, to była dziewczyna. To mówię, on to kiedyś opisywał, że kiedyś dostawało się, szło się na konsultację, jakąś dostawało się swoje dokumenty, ponieważ miał 18 lat. Był dociekliwy. Jak to dziennikarz Przewertował całą tą swoją historię, chorobę. I oczywiście znalazł. Znalazł yy, kto jest dawcą, znalazł yy, ile miał lat. Była ta dziewczyna, miała rok starsza była od niego na tamte czasy, zginęła w wypadku samochodowym, więc yy, wiedział wszystko. Mhm. Ale ni nigdy nie próbował się ani z rodzicami tej dziewczyny yy, gdzieś kontaktować. Yy, zresztą po. Latach, jak pamiętam, wracaliśmy z nad morza. E, tylko raz powiedział, gdybyśmy tu zjechali ileś kilometrów w którąś stronę, to byśmy byli w miejscowości, z której pochodziła Monika. Wow. wow. Pewnie każdemu z nas nasuwa się takie pytanie, skąd ty czerpiesz siłę na to wszystko? Bo opowiedziałaś nam o tych dwóch jakże trudnych, traumatycznych momentach, ale tych chwil, kiedy po ludzku sił brakuje, było na pewno dużo, dużo więcej. A jedyną, jedyną taką chwilą, kiedy te emocje wyszły i kiedy te łzy oczyściły trochę organizm z tego, co trudne, co właściwie spina każdy pojedynczy organ, pojawił się dopiero w momencie, kiedy powiedziałaś: Marysi, do zobaczenia. Skąd ty bierzesz siłę na to wszystko i skąd brałaś? Nie. To jest trudne. Mnie. <laughs> Serce matki? Nie wiem, to. Y y y Wiesz po ludzku po prostu nie jeden już by się rozkraczył już, powiedział dość. Dziękuję. Wysiadam. <grym> może właśnie, może człowiek ciągle no właśnie, no trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. To jest kwestia tego może jakich ludzi człowiek ciągle na swojej drodze również spotyka począwszy od y, własnej rodziny, począwszy od y, rodziny y, męża, samego męża, y, całych y, o, oprócz cudownych ludzi w pracy, cudownych ludzi gdzieś naokoło, y, gdzie y, wszyscy, no bo gdzieś wszyscy stają się gdzieś y, y, Towarzyszami naszego życia, towarzyszami też tego, co się w naszym życiu dzieje, temu, że, temu, że Marysia jest, temu, że Jacek był tak ciężko chory, um, miejsca pracy, w których człowiek pracuje. Um, I um, ci wszyscy przyjaciele, którzy nas otaczają, nagle w tym momencie dają nam taką naprawdę ogromną siłę i ogromną taką um, naprawdę Przecież wiarę w to, samym. że tak, że nie jest się samym, ale wiarę w to,, że, że to wszystko tak naprawdę czyni mm, te wszystkie rzeczy takim mm, taki, te, to, że, że one mają taki sens chociażby, y, począwszy od gdzieś y, jego choroby i jego odchodzenia, y, że wszyscy... Y, Oprócz tego, że oczywiście no są pojedyncze osoby, które mówią a, nie powinien umierać, a był ciągle młody, ale w momencie taki, tego wszystkiego ci wszyscy ludzie no mówię, no, nagle widzą, że dostrzegają piękno i, i kruchość generalnie życia i, i takiego istnienia, że, że, to, że to wszystko może być piękne. No właśnie, jak to był taki film a, tak. Był taki film, taki miał tytuł zresztą z William Smithem o tym, co może być piękne w umieraniu. Ale, ale tak właśnie. No gdzieś tam pewne rzeczy mówię. I, i właściwie w tych problemach, no mówię, no powodują, że odkrywamy w ludziach dobro. I, I naprawdę i on sam gdzieś mój mąż. Tak jak ja zawsze mówię, e, trafiał na bardzo dobrych lekarzy. Zawsze lekarzy bezinteresownych i nigdy nie oczekujących jakiejś tam wdzięczności. E, jak opowiadał i z jakim ciepłem wypowiadał się o śląskim Centrum Chorób Serca, i jak e, śląskie Centrum Chorób Serca mówiło o nim nasz Jacuś. E, no właśnie. E, jak. E, Stacja Dialis mówiła o nim nasz jacuś, jak y, klasztor niebogalanów mówi o nim nasz jacuś, jak y, mówię, no to są takie momenty, że mówię, wow, byłeś niesamowitym człowiekiem. I, i, no, ale mówię, no ja miałam tylko taką małą chwilę, że miałam to szczęście być przez chwilę jego żoną i Mówię, a to ile dobra i ile właściwie, właściwie całe, cała ta sytuacja, sytuacja z, nawet z Marysią teraz, ile ja w pracy swojej teraz doświadczyłam też takiej życzliwości i wsparcia, chociażby z tym, że za chwilę może się okazać, że będę musiała wziąć bardzo długie zwolnienie bardzo dużo wolnego. Naprawdę wiązała się z tym, że nikt nie robi nikomu problemów, nikt nie robi podgórkę, tylko wszyscy nagle otwierają serca. To, I to chyba buduje, i to daje taką siłę właśnie do tego wszystkiego. I choć pojawiło się bardzo dużo wątków, i mówiliśmy o, o sprzęcie, mówiliśmy o umiejętnościach i zasobach ludzkich, to mam takie nieodparte wrażenie, że przede wszystkim mówiliśmy o, o wielkiej ludzkiej miłości. I to, co się dzieje z Marysią, i to, co się działo z Jackiem, i to, co też się dzieje we współpracy, to świadczy o tym, że my jako ludzie jesteśmy absolutnie stworzeniem społecznym i potrzebujemy siebie nawzajem do życia, do funkcjonowania, a najlepszym instrumentem na wszystko, jak się okazuje, jest miłość. Mówiłaś o kwestii zaangażowania Fundacji w transplantologię poprzez pryzmat też muralu. Ja sobie na półkę dziennikarską pod tytułem Trzeba wrócić do tego tematu odłożyłem kwestię, co na tym muralu się pojawiło, bo zatrzymaliśmy się w chwili, kiedy tematyka, w ogóle poruszanie tego tematu było bardzo trudne, ale mural się pojawił, a co na tym muralu? Na tym muralu jest miś, miś przytulaś, yy, no. miś trzyma, bardzo kolorowy, yy, można pojechać do Zabrze i zobaczyć ten mural. Ale można też... Yy, te mamy, nosimy też przepinki takie z, dosyć z muralu. Wyostrzyć wzrok i tak? widzimy tę przepinkę, taki to miś, kolorowy, który ściska Trzy, serce. Tak, trzyma w rękach anatomiczne serce i tak naprawdę nie wiadomo, czy miś jest biorcą, czy dawcą. Może być zarówno biorcą, jak i dawcą. Czyli dokładnie tak jak my. Dokładnie tak. Mhm. I on zupełnie inaczej, w innych barwach i innych kolorach mówi o transplantologii. Bo jeżeli spojrzymy na statystyki, to te nie wyglądają niestety zachęcająco. Chociażby biorąc pod uwagę przykład Europy, w Polsce na milion mieszkańców mamy 10 przeszczepów i jesteśmy przez to w ogonie, i w tym Niechlubnym miejscu tej statystyki, natomiast na pierwszym miejscu jest Hiszpania, która na milion mieszkańców przeprowadza około 40 do 50 przeszczepów. My jesteśmy w trakcie podcastu pod tytułem Halo to Bank, ale ten drugi sezon naszych podcastów odbywa się pod hasłem zaangażowania społecznego i mamy taką świecką tradycję, żeby angażować naszych słuchaczy i naszych widzów. To chcielibyśmy na koniec poprosić o zadanie, które to zadanie mogłoby tę statystykę, którą przed chwileczką przetoczyłem nieco zmienić na plus co robić. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy bądźmy świadomi, że y, transplantacje to nie jest y, to nie jest coś co na pewno się nie wydarzy. Mamy większą szansę, żeby być biorcą niż dawcą, ale y, rozmawiajmy z bliskimi i, i, i chcę powiedzieć, że na koniec, że mamy takie hasło naszej kampanii, to jest twoje tak ma moc i na, ono ma naprawdę ogromną moc, bo może uratować dużo ludzi. A konkretnie może uratować z, z, 8 żyć? Tak, i, i stu po, po, polepszyć tak naprawdę funkcjonowanie. życie. Funkcjonowanie. Czyli po prostu usiądźmy i pogadajmy o tym. Tak, porozmawiajmy Poruszmy o tym. Poruszmy ten temat. Kochanie, usłyszałem dzisiaj taki, a nie inny podcast. Poruszyli bardzo ciekawy temat. Pogadajmy o tym. I usłyszmy to tak z drugiej strony. Tak. Tak jest. Warto rozmawiać. Warto rozmawiać. Także na te tematy. Czyli zadanie domowe brzmi porozmawiajmy i usłyszmy to tak, co oczywiście pewnie jest, tak jak przytaczaliśmy statystyki gdzieś z tyłu głowy, domniemane, ale niech ono zabrzmi, niech ono wybrzmi. Wtedy okazuje się, że w tym najtrudniejszym momencie, na który przecież nie możemy się ani przygotować, bo nikt z nas go nie zna. Może być nieco łatwiej. I Ręka, dzięki za tę rozmowę. Oh. Mamy też z Renatą taką prośbę osobistą, że jak wrócisz do domu, to Filip to wyższy o głowę już. No. Dobra, ale spróbuj go od nas uściskać. Dobrze. A Maryśkę wycały od nas bardzo mocno. Dzięki Dobrze. za tę rozmowę. Dziękuję Dzięki. bardzo. Renato również. Dziękuję. Dzięki piękne. I do kolejnego zobaczenia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę, ale zanim się pożegnamy, zerknij w opis odcinka i zajrzyj na stronę halotobank.pl. Znajdziesz tam linki pełne wartościowej wiedzy związanej z tematem tego odcinka i całej serii. Pamiętaj, żeby zasubskrybować Halo to Bank w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić żadnego odcinka. Bądź na bieżąco i obserwuj profile podcastu w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia!